Dzień dobry. Część trzecia naszej spoilerowej recenzji ostatnich Jedi. Chciałeś o czymś powiedzieć. Tak, no chciałem powiedzieć, że przede wszystkim... Zdrówko. Tak, i jeżeli macie serio taki apel, jakiegokolwiek człowieka, porga czy inne zwierzątko, a sprzątajcie po nim, bo wcześniej byśmy nagrali tą recenzję, ale musiałem posprzątać po tym, co zostawiło to zwierzątko na mojej podeszwie. Tak. W naszej drodze po alkohol. Dokładnie. Znaczy, nie ma lekko. Nie ma. Porgi są fajne, ale po nich też trzeba sprzątać. Niestety. W każdym razie, witamy w trzeciej części recenzji. No mówię, no jest to najbardziej... Dzisiaj się rozgadaliśmy, dlatego że jest to najbardziej... Gwiezdne Wojny są najbardziej fanboyską rzeczą, jaka istnieje, więc... Hello. A premiera Gwiezdnych Wojen zdarza się, zwłaszcza tych epizodów, tak, zdarza się raz na dwa lata, więc... No. Więc myślę, że dlatego poświęciliśmy więcej czasu niż zwykle. No, dokładnie. To jest ważniejsze niż komunia i bierzmowanie. Niż cokolwiek, razem niż wszystko. Dokładnie. Chciałem wrócić do wątku niekonsekwencji tego filmu. Tak, bo wydaje mi się, że to jest... A coś, co jeszcze nie zostało powiedziane? Tak, to jest, wydaje mi się, taki główny problem tego filmu. Mówiłem o tym, że postacie, które wydaje się, że zginęły, nie zginęły, tak. Mm. I tego, jak ten film właśnie teazuje nas. Mamy tutaj scenę z Rey, która... Jakby jest bardzo piękna wizualnie scena z lustrami, kiedy mamy kolejne odbicia Rey, i to jest jeden z takich obrazów, których nie spodziewasz się w takim filmie. Absolutnie, absolutnie. Jakby już pomijam w Star Warsy, ale w ogóle w tego typu blockbusterach. Zabiciu świętego Jelenia prędzej bym się spodziewał. Dokładnie. Ale w Star Warsach? Dokładnie, i to jest bardzo ciekawe wizualnie i widać tutaj reżyserską rękę. Nie mówiliśmy w ogóle jeszcze o reżyserze, o Ryanie Johnsonie, który stworzył Loopera i parę innych filmów takich. I też był twórcą dwóch najlepszych odcinków Breaking Bad. Wow! Że się mówi, nawet mało tego mówi się, że Ozymandias to jest najlepszy odcinek w historii telewizji światowej. Więc, a to jest jego reżyseria akurat. Tak, to jest właśnie ten odcinek, w którym wydarza się wszystko. Dlatego mieliśmy straszne high hopes. Zdecydowanie, bo wszyscy reżyserzy byli wywalani z Hanna Solo, z Rogue One. Tak, jakby słyszeliśmy o tych wszystkich, nawet kręciliśmy kolejne filmiki o tym. Powody Star Wars. I mówiliśmy o tym, że tak naprawdę do dziewiątej części wybrali reżysera, który jest najbardziej bezpieczny, tak? I wyszło, że tak naprawdę Kathleen Kennedy z Małkim potrafi tak naprawdę współpracować. I no to okazało się, że Ryan Johnson rzeczywiście dostał wolną rękę. Teoretycznie wolną rękę? Teoretycznie, ale coś mi się wydaje, że strasznie ciężka łapa na nim, na jego karku siedziała. Znaczy, nikt tego nie, tak do końca nie wie, tak? No bo ciekawe jest to, że on jest jedynym reżyserem, który jest skredytowany jako scenarzysta, tak? Jako pojedynczy, osobny, niezależny scenarzysta tego filmu. Bo J.J. Abrams, owszem, też jest skredytowany jako scenarzysta, ale... I występuje w filmie Lego. W grze Lego, tak. Kathleen Kennedy też możecie pobiegać. Możecie pograć J.J. Abramsem i Kathleen Kennedy. Dokładnie. W Lego. Czekamy na... mamy różne odczucia na temat ostatniego Jedi, ale na Lego będziemy prowadzić gameplaye. Absolutnie. Tak, a jeśli chodzi o Lego, to jakiekolwiek Star Warsy nie wychodzą, to ja czekam na każdą część Lego. Tak. I ma być ponad premiera w 2018 roku, także bardzo czekamy. Ja mam nadzieję, że będzie dużo fajnych, kontrastujących, czerwonych kolorów i szarych. Pięknie to będzie wyglądać. Mamy tą scenę z tym powtarzającym się. Dokładnie, i to jest jedna z tych scen. Dwa lustra, jakbyś przełożył, to samo. Dokładnie, mamy nieskończoność ilość po prostu. I fajne są te momenty, jak na przykład pstryka rękami. Albo mówi, i słychać po kolei, jak każda kolejna, fajne. To jest mindfuck, taka incepcja. Pięknie zrobione, to wygląda jak taki kawałek takiego fajnego kina surrealistycznego właśnie w Star Warsach. I to jest coś, za co wow, brawo, że ktoś w ogóle zrobił coś takiego. Ale jak jest dźwięk tej sceny? Ale dźwięk tej sceny jest taki, ona była po to, bo ona oczywiście, tak jak widzimy, ma obsesję, czy ma jakąś taką dużą chęć, pożądanie tego, aby dowiedzieć się na temat swojej przeszłości, konkretnie na temat swoich rodziców. Tak. No i wydaje się, że ona jest coraz bliżej tej wieści, tak? Jak to do końca działa, oczywiście nie wiemy, to jest film fantazji, więc czy kto ją tak naprawdę ją tam... Czemu ona akurat zaszła akurat tam i czemu tam miałaby leżeć ta odpowiedź na to pytanie, to jest takie... I tutaj muszę przyznać, że ja troszeczkę śmiechłem przy tej scenie, bo strasznie mi się to skojarzyło z Harrym Potterem lustrem Ein Grab, czyli że tych pragnienia cię i pokaż mi moich rodziców. Ja już miałem w głowie, że tam właśnie ten Lily i ten James Potter usiądą, kurde, ręka na ramieniu i będą tak patrzeć. Tak, a to jest tak naprawdę kolejny teaser. Tak.
Bo co oglądamy? Pokazują? Jakie są piękne sceny? Powiedz. Pokazują nam Rey. Nie ma nic i ona w pewnym momencie mówi, że... Widzi samą siebie. Widzi samą siebie, nie ma żadnych odpowiedzi, nie ma żadnych jakby rozwiązania tego, nie ma żadnej kulminacji, dowiadujemy się nic. I ona wychodzi stamtąd, nie dowiadujemy się nic. I wydaje mi się, że to jest ogólny problem tego filmu. Ona sama jest sobie matką i ojcem. Nawet nie zaczynajmy. Midochloriany. No. Jasne. I wiesz, i problem jest taki, że żyjemy dzisiaj w czasach, właśnie przez to, że żyjemy w czasach internetu, w czasach, w których informacje, plotki, przecieki. Wydaje mi się, że ten film, tak naprawdę twórcy siedzieli, twórca siedział za kamerą i oni siedzieli i powiedzieli, jak zagrać na nosie fandomowi. Tak. W jaki sposób za każdym razem, kiedy wydaje się, że się okaże coś, to się okaże coś innego. I to jest troszkę bardziej, i to jest troszkę taka wyrafinowana, ale nie do końca wyrafinowana, taka gierka, cały ten film, cały ostatni Jedi wydaje mi się taką gierką z tak naprawdę z przyzwyczajeniami widza, z oczekiwaniami widza, z teoriami fanowskimi. I to jest taki nieustanny teaser, i to jest taki nieustanny jakby, ja mówię, w finale tego filmu jest bardzo fajny trik. Bardzo mi się podoba, jakby nie, właśnie, mówiliśmy, bo miałeś, nie no, mówiliśmy jeszcze na temat finału tego filmu, tak jakby finał tego filmu, jakby już pomijając, mówię, no jesteśmy rozczarowani wątkiem Kylo Rena i Rey i to, bardzo co z tym zrobiono. Finałowa bitwa dzieje się na tej planecie, która jest taką jedną wielką kopalnią soli, można powiedzieć. Salt. Tak, by the way, jest tam cameo reżysera Garetha Edwardsa, zresztą reżysera, dopóki był reżyserem. A później został zwykłym foot soldier, nie? Tak, a potem został... Liżącym, kurde, coś, co wygląda jak kupa. Tak. Ale jest solą. Tak, i pojawia się na moment w tej scenie. Dzieje się na tej planecie, no, jakby to jest przepiękne wizualnie, tak? No bo rzeczywiście ta, za każdym razem, kiedy zrobisz ślad na tej soli, to pojawia się kolor czerwony tak, ślad. I to pięknie wygląda, kiedy te wszystkie statki lecą i faktycznie zostawiają za sobą. One mają tak jakby pługi, nie? Żeby ustabilizować ich lot. Tak, tak. Tam tak. Finowi się nie no to też jest w formie żartu zrobione, co tak. Ja nie rozumiem, czy serio trzeba żartować w takiej scenie, ale dobra. No, ale faktycznie. No, tak. I... Ale mówię o tej scenie, chodzi ci o walkę ostateczną. Chodzi mi o ostateczną konfrontację, bo ja ogólnie uważam, że to, co ci powiedziałem w tramwaju, jak jechaliśmy tutaj do naszej kantyny Mos Zawodzios, że i jakbym miał wszystko to, co powiedzieliśmy, a mówimy już prawie 70 minut, no. Jakbym miał to wszystko zebrać w jedną całość. Ten film, gdyby ten film nie istniał, to jest tylko jedna osoba, która na tym by straciła i ta osoba nazywa się Mark Hamill. Dlatego, że on był masakrycznie zawiedziony po przebudzeniu mocy. Sorry. I on to wprost mówił. Bo to jest taki koleś, który już jest w takim wieku i ma taką pozycję, że on sobie może mówić w wywiadach, co chce. I on ja go musi... bardzo cenię za to, że on... I bardzo go cenię też za, właśnie nie za to... Nie się w konwenansę, on po prostu tak. Mówi, co myśli on i co mówi, czuje. On mówi, co myśli i zobaczcie pierwszy lepszy wywiad, on powiedział, że... Niesamowite jest. Jak przeczytał scenariusz siódmej części, to był rozczarowany. Pierdolę to, wyłączcie to, jak chcecie. I on to mówi wprost i on to przyznaje wprost. Mało tego, on wprost podaje argumenty i mówi, że... W lesie, kiedy jest scena z Kylo Renem i kiedy właśnie ten miecz zostaje jakby przy pomocy mocy. W komplecie z honorem znajdziecie to, by w porę, bo przecież chore to, dlatego to pierdolę, a co? Przywołany to powinien być on, a nie Rey, bo ona nie miała żadnego treningu i nie ma żadnego powodu, żeby ona była tak dobra. Kurde, nie wiedziałem, że on w takie detale się... O tak, stary! Jeszcze jak? I... No, ale? Tutaj to, co mówiliśmy. Ten film powstał po to, aby naprawić błędy poprzedniej części. I tak naprawdę powstał po to, aby połechtać Marka Hamilla. Owszem, on jest świetny, on naprawdę daje z siebie tyle, ile powinien, tyle, ile zawsze. Jest na 100% w tym filmie, natomiast tak naprawdę ten film powstał tylko po to, aby na końcu była ta jedna fajna, cool scena. Moim zdaniem. Ja wiem, ty jesteś może trochę bardziej sceptyczny. Ja jestem bardzo sceptyczny. Scena pojedynku pomiędzy nim a Kylo Renem, kiedy de facto dowiadujemy się, że on tylko się z nim bawi. No. Cieszę się, że widziałem po raz drugi ten film. No. Dość na siorn po tym jesteśmy, bo faktycznie zwróciłem uwagę, jest dosłownie urywek z krawek ujęcia, gdzie faktycznie
jest pokazana praca nóg taka bardzo agresywna Kylo Rena, gdzie on wręcz ślizga się z tą swoją tą dziwną pozycją z tym mieczem. Tak. I jest bardzo taka dyskretna, taka delikatna praca nóg właśnie tak. Marka Hamilla, Luke Skywalkera. Tak. I nagle patrzę, ty faktycznie nie zostawia śladów. No. Cool. Dbałeś o szczegóły, brawo. Brawo. Tylko czemu o takie szczegóły dbać, a nie o resztę? No. No, no, no nieważne. I ja mam też na przykład taki problem, no dobra, no to jest cool trick, nie? Że on faktycznie wykorzystał, że on walczył jakby z takim widmem jego. Walczył tak, na dobrą sprawę z czymś, co głęboko siedzi w jego psychice, bo z jednej strony on chce być skuteczny, Kylo Ren, który już mi się po tej scenie nie podoba, ale dobra, abstrahując, empatycznie podejdę do tego Williana. On chciał być skuteczny, ale nagle pokazuje się ktoś, kto go bardzo skrzywdził w przeszłości i on nagle, ten niby racjonalny, wyrafinowany Willian, zatrzymuje całe wojsko, bo oczywiście skupili na nim ogień i ten tylko... Też oczywiście niby śmieszne, niby sala nie. Sala się śmieje, no. No. Dla mnie to było takie cheesy. I on... Czemu on postanowił, żeby, nie wiem, zejść do niego? Ja... Nie wiem. Ja wiem. Emocje, ale ja bym... naciera się dalej, a ja się z tym gnojem zajmę, nie? Tak? Ale o tym samym pomyślałem. To jest takie... Chwila, moment. Nie domyślasz się, że on tylko kupuje czas im? No. Tak. Nie domyślasz się tego? Po co koleś, jedyny koleś, żeby co pokazać? Boże, ja jestem taki kozak. Jeszcze Luke Skywalker. No. Bo mówię, to jest trochę tak i to jest taka rzecz, która mnie denerwuje w tym filmie. Pewne rzeczy, które są cool, są zrobione za wszelką cenę po to, aby były cool. Bez względu na to, bez względu na obracanie się na logikę wszystkiego, co się dzieje dookoła. No niestety, jest taka. I pewne twisty w tym filmie są tylko po to, aby były, po to, aby zaskoczyć widza, po to, aby wstrząsnąć widzem, choć tak naprawdę nie wstrząsają, bo tak jak mówię, to jest taki wstrząs bardzo sztucznie wywołany, bez obracania się na to, jakie ma konsekwencje cała reszta. Mm. I to jest chyba to, co mnie denerwuje w tym filmie też bardzo. I świadczy o jego takim, no... Ja mówię, no, ta tonacja jest rozdęta po prostu pomiędzy humorem, czymś mega poważnym, a czymś strasznie głupim. Tak, i... mnie to denerwuje. Szczególnie feedback tego wśród krytyków, ale też widzów denerwuje, że ludzie mówią, że to jest coś niesamowitego i to, co mówisz, nie potrafią wyargumentować, co dla ciebie było takiego... Tak. Takiego niesamowitego, co zmieniło uniwersum Star Warsów. Wow. Znaczy, ja powiem... No. Jeszcze dokończę, bo nie wiem, bo film się zaczyna dość fajnie z gryźliwym starym dziadem na wyspie, który tłumaczy, nie chodzi o Jedi, my nie mamy nic, to jest po prostu umarła religia zbudowana na tym, co niby jest fajne, która wykorzystywała, która była ślepa po prostu na to zło, co się dookoła dzieje. A co dostajemy na koniec? On się staje jebaną legendą. Mało tego, on mówi wprost, I am not the last Jedi. Tak. I potem jest przeskok na ujęcie z Rey, gdzie ona podnosi te wszystkie kamienie po to, aby oni mogli uciec, tak jak te liski uciekają. Nie, to po jest... Po prostu, to jest takie... A przyznam, że bo... To wszystko jest w jednym filmie, to jest niemożliwe. Przyznam, bo jeszcze do tego nie nawiązywaliśmy, do siostry Rose, która przeprowadza... Znaczy, dla mnie to jest trochę creepy, że jakby taki samobójczy atak na... Wręcz kamikadze przeprowadza Azjatka. No trochę nie... inappropriate, jeżeli chodzi o historię. No. Ale mi się podobała ta scena, gdzie faktycznie był ten właśnie detonator u góry. Ona chciała go skopać, nie? Tak, tak. I w pewnym momencie ona zamyka oczy, dotyka właśnie tego swojego... z jakiejś tam stali tego wisiorka, takiego bardzo intymnego... I kopię jeszcze raz. I to jest fajne pokazanie takiej mocy w takim, w cudzysłowie, zwykłym życiu. To jest moc. Tak. I jakaś to jest to, co mówił właśnie Luke Skywalker na tej wyspie, nie? Że każdy ją ma. Mhm. To nie jest własność, kurde, Jedi. I ja liczyłem na to, że to było fajne. I, kurde, może więcej takich scen będzie, nie wiem. Mhm. Że jakiś taki, nie wiem, pseudomodlitw albo jakiś, nie wiem, że komuś coś się udaje, takiej zwykłej osobie. Zwykłej, bo no niestety, all in all, Luke Skywalker mówi, że Jedi są stawiani na piedestale i go to wkurwiało. A co robią w tym filmie? Ostatnia scena z filmu. Dzieciaki mówią,
dziwnym językiem, jakimś takim hebrajsko brzmiącym. I opowiadam historię o tym, co właśnie się zdarzyło. Jedi Master, Luke Skywalker. Legenda. Tak. Piedestał. Znaczy, to jest, mówię, nawiązując jeszcze raz do tematu teasowania widza i takiego właśnie podpuszczania widza, sam tytuł. Mhm. Dużo było spekulacji. Nie, to jest trolling. To jest największy trolling, 158. To jest właśnie... I było dużo teorii fanowskich. Czy mało tego, ludzie się zastanawiali, czy to jest liczba mnoga, czy pojedyncza. Ktoś tam wykrył, że w niemieckim języku się dodaje te przedrostki, że to jest niby liczba mnoga, nie? Więc dlatego ja często mówię o tym, że to są ostatni Jedi w sensie liczby mnogiej, tak? A nie ostatni Jedi w liczbie pojedynczej. I wiesz, dużo było gadania. Mało tego, Rian Johnson na Twitterze sobie się naśmiewał i właśnie podpuszcza ludzi, mówił, że to wprost, że to jest Luke z ostatnim Jedi w tym filmie. Nie. To nie ma żadnych ostatnich Jedi w tym filmie. Mało tego, w tym filmie mamy zapowiedź dopiero początku tak naprawdę Jedi i tak naprawdę powrotu Jedi. Bo i to ostatnia scena pokazuje nam takiego Anakina Skywalkera. Tak, tak. Sierot. Dokładnie. I ja mówię, jak sama idea ironicznego tytułu mi się na swój sposób podoba. Tylko oni nie, to jest tylko, że to jest overkill. Tylko, że to jest overkill. To jest zaprzeczenie temu, o czym ten film jest. Hmm. Tak naprawdę. I temu właśnie tym najważniejszym dialogom właśnie dla nas, co mówi Snoke, co mówi Kylo Ren i co mówi też postać tego hakera, tak? Tak. Właśnie o tym trzymaniu się stron i o tym... A, to jest epickie. I mówię, serio. Ten film po prostu wraca do statusu quo, wracamy tak naprawdę do tego, że są good guys, bad guys, jest bitwa, walczą między sobą i tyle. I to mi się podoba właśnie, wracając do tej postaci hakera, to jest super, że słuchaj, dzisiaj oni wam łomoc puszczą, jutro wy spuścicie im. Dokładnie. Po prostu tak się dzieją rzeczy, tak to wygląda. Po prostu, nie? Business as usual. Ej, jeżeli chcecie robić Star Wars Stories, ej, zróbcie o tym kolesiu. Tak. On ma ciekawe podejście. Freestyle! Że się jąka strasznie, tak, fajna. Tak. Nie. On jest jedyną postacią, co do której byłbym w stanie zaakceptować chyba Star Wars Story, takie z postaci, które znamy. Serio, bo on jest taki... Nie interesuje mnie film o Hanie Solo, nie interesuje mnie film o Jabbie, nawet nie interesuje mnie film o Obi-Wanie, serio, whatever. O nim zróbcie film. No, wiesz, z jednej strony ma właśnie taki trochę... Wygląda jak żul, zachowuje się jak tak queerowo. Tak, zresztą on sam mówi, że nie patrzcie na opakowanie, nie tak, szata z drogą człowieka, bo on nie od razu go tak, o Jezu, kim ty jesteś, koleś? Tak, ma tą przypadłość, która mi się bardzo na przykład spodobała w Ghost in the Shell nowym, nie? Tym filmowym, że. Czyli po są jakieś jakby takie lagi w mówieniu. Tak. Wow. Nie, postać jest... Kurde, czy więcej dajcie z czegoś takiego. No. Szkoda. To jest tak samo, kurde, jak z tym, z Darth Maulem, nie? Jest bardzo fajna postać i strasznie mu krucacie, nie? Tak, na szczęście go nie zabili. Na szczęście! No bo wiesz, to też trzeba zrozumieć. Wydaje mi się, że Gwiezdne Wojny są taką sagą. I na przykład w Piratach z Karaibów zawsze najbardziej podobały się te wątki drugoplanowe, trzecioplanowe, te jakieś takie właśnie anegdotki, postacie nie wiadomo skąd wzięte, jakieś takie typu dziwne, typu Davy Jones i tak dalej. W momencie, w którym skupiasz się tylko na tym głównym wątku i na tych głównych postaciach, to nie jest tak ciekawe i to nigdy nie będzie tak ciekawe, bo to zawsze będziesz mieć te same typy, typu właśnie bad boy, taki właśnie scam, albo żartowniś, albo taki bardziej prawilny, prawda, rebelia i tak dalej. To zawsze będą bardzo podobne typy postaci i wydaje mi się, że... Ja nie mówię, że to jest aż tak złe, bo wiadomo, człowiek idzie na film typu Gwiezdne Wojny i wie czego, jest świadomy tego, co dostanie. Natomiast, niestety, jak mówisz, zdecydowanie jest go za mało, ale ja też chciałem nawiązać do jednej rzeczy, bardzo ważnej, którą ty mówiłeś właśnie, o której ty nawiązałeś przed chwilą. Ogólnie odbiór tego filmu, bo nie wiem, czy chcemy coś jeszcze mówić o filmie, konkretnie na temat filmu? Ja jeszcze o trzech postaciach dosłownie. Funny joke! Ja wiem. Nie, mogę... Jeszcze tylko o trzech postaciach. Znaczy, mogę to krótko streścić. Jasne, nie bez powodu mało mówimy o Finie i nowej postaci Rose. O, jest. Bo widzicie, to jest to, że się skupiamy na zupełnie innych rzeczach. Dlaczego? To nie jest to, że oni jakoś super źle grają jako nie, aktorzy. Nie. Bardzo dobre role. No. Bardzo dobre role, tylko ja nie wiem, co scenariusz im zgotował. Ale oni dostali oni są niepotrzebni. Materiał na poziomie kuźwa...
prequeli, tylko tych słabszych. No. Nie, nie, serio, i to jest, no. To jest raz, a kolejna sprawa, i to jest dosłownie ten sam problem Kapitan Phasma. O Jezu. Tak świetna aktorka. O Jezu. Ja w ogóle, ja nawet nie zaczynaj. Ja nie byłem świadom, ja widziałem na tym red carpecie, nie, wiesz. Gwendolyn Christine, świetna aktorka. Ja myślę, ej, co to za starsza kobieta? I myślę, o, ona gra w Phasmę i oczywiście patrzę, ona jest na red carpecie. Tam mogą być bardzo ciekawe sceny. Może ona w końcu zdejmie tą maskę i dojdzie do konfrontacji. Nie konfrontacji z Finnem, taką jaką nam zaserwowali kurna w tym filmie, tylko jakieś, nie wiem, wymiany zdań. Jedyna fajna rzecz, jaka pada z jej ust, i to jest jedyna rzecz. Jesteś błędem w systemie. I to przedstawia w jaki sposób jej wizję świata. Tak, i fajną ripostę on ma, jak ona mówiła, ale scam. I Finn odpowiada jej: I'm a rebel scum. Ale... Resistance scum, czy jakoś. Tak. Albo rebels. No, rebel scum. No. I, ale ogólnie ogranicza się do tego, do ostatecznej walki, która trwa, nie wiem, kurna, 2 minuty. I ona w taki głupi sposób ginie i... Ale to jest dosłownie tak. No to jest dosłownie tak, jakby grupka ludzi zebrała się w pokoju i twierdzą: wiesz co, nie mamy żadnego pomysłu na tą postać. Nikt jej nie lubi, nikogo ona nie interesuje, nikt nie kupi żadnej action figure z tą postacią. No właśnie, kurde, ludzie kupują nas na koszulkach, ale ludzie widzisz, kochają Phasmę. Oni kochają Phasmę, ale co ona zrobiła przez te 2 części? No właśnie, nie wiem, może ludzie kochają wizję Phasmy w swojej głowie. Bo to jest tak, bo wiesz, jaki jest problem z Phasmą? Z Phasmą jest problem taki, że oni zaczęli ją wciskać do marketingu. Do Force Awakens. Mogłeś kupić, kurczę, chyba ja nawet, nie wiem, kupowałem torebkę na święta. Wiesz, taką na prezenty z Phasmą. Tak. I wiesz, racja. Wszędzie jest Phasma. Wszędzie była Phasma. Można było kupić Lego z Phasmą, można było kupić wszystko z Phasmą. Ej, ale i nagle się okazuje, że idziesz do kina i Phasma nie ma nic do zrobienia. Mało tego, na tak łatwo oddaje te plany, właśnie te shieldy, wiesz, po prostu tak łatwo daje się wkręcić. A w tym filmie to jest w zasadzie powtórzenie tego samego. Ona znowu krzyczy: o, traitor. Tak. A potem ginie. I to jest cała Phasma. Tak. Tak. I to jest syndrom Boba Fetta. Ludzie się zachwycali, a to jest postać, która bardzo cool wygląda. Ponoć powstała fajna książka o Phasmie. Ja nie wiem, czy ona została wydana, wiesz co, w Polsce, ale ja ponoć powstała dobra książka o Phasmie. No, ja też tak, też w sumie już do takich ogólników się zbliżamy, że faktycznie, ja nie wiem, czy faktycznie nie będzie dla mnie bezpieczniej, jako widza i fana Star Warsów, zagłębić się w komiksach, w książkach, w grach bardziej, bo chyba kino takie blockbusterowe nie potrafi zaspokoić naszego głodu. I to jest nasz błąd, mój na pewno, że tak. Strasznie napaliłem się nad tym film, bo miałem wizję tych postaci. Tak. I dostałem właśnie coś takiego, jak jest Last Jedi, który jest takim bardzo letnim filmem. Dla mnie. Blockbusterem. I to brzmi strasznie, jak na film Star Wars, bo my czekaliśmy na ten film i wiadomo, nasz kanał nazywa się Fanboysy, to jest najbardziej oczekiwany film roku, albo dekady. Codziennie, kurde, zdjęcia jakichś naszych action figur z Lego. I wiesz, i obejrzałem ten film i ja myślę sobie, ja pierdzielę, ej, żygać chce mi się Star Warsami, serio. Tak, i to jest, człowiek odczuwa taki przesyt. Depresja, jakby, owszem, jakby rzeczywiście te pierwsze minuty, prawda, słyszysz tą fanfarę Johna Williamsa, fenomenalnie to brzmi, jakby, kurczę, te napisy lecące, wiesz, no ciary, nie, no, po prostu, no, kurczę, no nowa część, mamy nowy film, tak, ile, to się zdarzyło tylko 8 razy w historii, tak, kina. Tylko. I wiesz, i, no tylko, ale no wiesz, no, Bondów było 20 ileś, nie, więc wiesz, jakby, to jest mimo wszystko tylko 8 filmów, nie, i wiesz, i nagle, okej, oglądasz, dobra. I to jest taki, mówię, jak 5 faz żałoby, nie? Jakby w pewnym momencie, wiesz, po prostu jest okej, Jezu, co wy robicie, nie? Jakby scena z kieszeni koleją, co wy robicie, nie? Zaprzeczenie. Wiesz, jakaś agresja, a później... Depresja. Depresja, a później akceptacja. A później akceptujesz i mówisz, Jezu, dobra, żyjemy w świecie, w którym istnieje ten film. I wiesz, i jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się niesamowicie ważna, to jest, w ogóle tu mówisz o 3 postaciach, o których jeszcze mi chciałeś mówić. Ja połączyłem Rose z Finnem i Phasmę. I Phasmę, dobra, okej. Problem z krytyką tego filmu, dlatego że to jest coś, co dzisiaj natrafiłem na tweeta, w którym ktoś napisał i wydaje mi się, że
bo mówię, zrobienie filmu typu Gwiezdne Wojny wydaje mi się prawie że wykonalne. Biorąc pod uwagę, właśnie tak jak mówisz, to jest blockbuster. Tak. I to jest traktowane jak blockbuster. To nigdy nie będzie film taki jak Logan, dokładnie, który też jest blockbusterem, ale wiemy jakim, tak? Don't tell me about it. I wiesz, i słuchaj, i teraz problem jest taki, że jakby biorąc pod uwagę merchandising i wszystko, to ile rzeczy, ile potrzeb trzeba zaspokoić, bo musi być film jednocześnie trochę dla dzieci, trochę dla dorosłych, będący fanserwisem, ale nie do końca, będący, mający masę callbacków do starych rzeczy, ale jednocześnie mający jakieś nowe rzeczy, będący niby filmem, który próbuje coś tam nowego, a jednocześnie bardzo bezpiecznym, tak żeby nikogo nie wkurzyć, nikogo nie wyalienować. I wiesz, biorąc to wszystko pod uwagę, każdy z nas, idąc do kina, będzie miał jakieś wyobrażenie dotyczące tego, jak ten film ma wyglądać. No tak. I dyskusja, jaka toczy się w internecie na temat tego filmu, to jest tak naprawdę jedno wielkie przerzucanie się, nie, bo ty nie masz racji, bo i natrafiłem cię na Twitter i mój Boże, to jest najgorszy... Nie, słuchajcie, bo to ja, on mnie zaskoczył. To ja... jest najbardziej niedorzeczny tweet, jaki w życiu widziałem. Koleś napisał, nie znam typa, nie miałem z nim żadnych interakcji, nie wiem kto to jest, ale miał bardzo dużo lajków i napisał na Twitterze, że ludzie, którym nie podobają się, jakby nie napisał tego wprost, ale bardzo wyraźnie zasugerował, że ludzie, którym podoba się ten film, wspierają Donalda Trumpa oraz nienawidzą kobiet. Bo to jest film, w którym kobiety są ważne i to jest film, który jest bardzo politycznie świadomy i żyjemy w czasach Trumpa i dlatego ludzie, którzy są zwykłymi widzami, hejtują ten film w porównaniu do krytyków, którzy są oczywiście bardziej liberalni, bardziej jakby, wiadomo, lewaccy, tak? I że im się ten film podoba, a ludziom się ten film nie podoba, bo ludzie głosują na takich ludzi jak Trump i nie znoszą feministek. Ja bym chciał coś zgłosić. No, w takim razie, idąc logiką tego kolesia, wszyscy ludzie, którym nie podobał się Valerian, są zwolennikami Trumpa i nienawidzą kobiet. To jest dokładnie to samo. Ja w pierwszej swojej wiadomości, tak jak mówię, ja serio bardzo doceniłem po Star Wars Episode 8 Valeriana. Wow. Ten tweet to jest masakra, nie? Masakra, bo... I wiesz, i to jest coś takiego... Ja to przeczytałem i miałem takie... Kurwa, czy ty żartujesz, koleś? No. Czy ty sobie żartujesz? Jak możesz tak twierdzić? Jesteśmy po totalnie drugiej stronie barykady. Totalnie ktoś... po drugiej. I wiesz, jakby twierdzenie, jakieś takie robienie takich ogólników, że komuś nie podoba się ten film. I wiesz, to jest tak naprawdę jakieś takie prowadzenie takiej, na małą skalę oczywiście, w formie mediów społecznościowych, to jest taka prowadzenie takiej wojny kulturowej. Bo jeżeli ktoś mi wmawia, że ja nie lubię tego filmu, bo ten film podejmuje ryzyko, a ja chcę tylko rzeczy, które są bezpieczne i stałe i takie jak w każdej innej części. Ktoś pomylił adres, bardzo pomylił adres. Serio, bardzo pomyliliście adres, dlatego właśnie, że... Czemu tacy ludzie nie oglądają naszego kanału? Kurde. I słyszałem setki razy i słyszałem... Stary, no każda... Czytałem cały artykuł na IGN-ie, który był poświęcony temu, czemu ludziom nie podoba się The Last Jedi i on się sprowadza tak naprawdę do jednego, bo ludziom nie podoba się to, że ten film ma jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe pomysły. Weź, bo zaraz się zdenerwuję. Andrzeju... Pokuje się mnie, kurwa, nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się! Jak mam się nie denerwować? I wiesz, i czytam, i na przykład główny argument jest taki, no bo ten film pokazuje, że Jedi może zostać każdy. Chwila, moment. Gdzie było powiedziane, że Obi-Wan Kenobi miał jakąś, kurczę, długą linię królewską, w której po prostu wszyscy byli Jedi? Gdzie pokazali, że te dziwne z tym wielkim czołem, te... istoty, albo z tymi takimi skórnymi warkoczami, albo Yoda. Tak. Albo Yoda. Nie, może to jest wszystko, bo wszyscy Jedi'e to jedna rodzina. Yoda, czy Leia, Skywalker, czy dziewczyna. Każdego skóry no. Syna. W każdym razie, wiesz, i po prostu dla mnie ta informacja z tego filmu, że orze Jedi może być każdy, to było takie... No oczywiście, że może być. Czemu oni tak dla mnie późno w filmie to pokazują? To powinno być coś, co powinno być napisane na w królu na początku. Na dzień dobry. Ja liczyłem na to, ta scena, tak jak mówiłaś, z tą Azjatką. Ja myślałem, i to jest o, właśnie moc, ten film. Moc, o, tak? Moc Jedi. I to jest właśnie film. Ja myślałem, że na film momencie wyciągnie po prostu rękę i to przyzwie mocą, nie? Ej, jest scena przecież, w której chyba Rey
cierpi, czy ktoś, jakaś inna postać, i Paul ma taki nagle taki odrzut, nie wiem czy pamiętasz. Taak! Ma taki, on nagle wstaje. Bo on jest po tym Leia. Tak! Ciurna laserkiem. Tak, tak, tak. I też mówię, no oczywiście, bo moc. Bo moc. I wiesz, i to jest właśnie to, ten film zachowuje się jak taka puszczalska dziewica dla mnie. Ona by chciała. Pierwsze piwie po tym filmie to powiedziała. Ona by chciała, ale tak się boi. Tak pochodzi, ej, fajnie jest, wiesz co, to... I wiesz, i ten film może się tak coś zachowuje. Fikumiku, a psie, a nie. Większość rzeczy, ja ci powiem tak, większość tak rzeczy, która jest załatwiona w tym filmie, to powinno być załatwione przez pierwsze 15 minut tego filmu. Powinno. Powiedziane, że każdy może być Jedi, nie wszystkie legendy nie są świętością. Kylo Ren powinien być natychmiast zły, w sekundzie, po to, aby nadać zagrożenia, aby wiedzieć, zabił matkę, zabił Snoka i tak dalej. To powinno się wszystko wydarzyć w pierwszych 20 minutach tego filmu, po to, aby nadać tempa, aby nadać stawki, aby nadać zagrożenia, po to, aby wiedzieć, że teraz w tym momencie, ej, jakby Kylo Ren nagle stał się zły w pierwszych scenach filmu, taki super zły, tak. To w tym momencie i taki skuteczny, jako taki bardzo skuteczny villain, i w tym momencie, Jezus Maria, co teraz zrobicie? Co teraz zrobicie? No. A tak naprawdę to jest po prostu jedno wielkie, o Jezu, bo nie mają za mało paliwa, o Jezu, bo kurczę, bo ogarnęli nadprzestrzeń, a no to lecimy. Gaz trzeba było iść, a nie kurde, ropą. Petro. I co, i mówiłem, że instalacja gazowa. Słuchaj, czy będziemy to podsumowywać? No chyba będziemy, no. Mi się wydaje, że można już to podsumować ogólnie. Widzicie, wydaliśmy tyle filmików, bo mam nadzieję, że ktokolwiek to obejrzy. Jak są fani, którzy są tak jak my niezdecydowani na temat tego, co myśleć o Ostatnim Jedi, to wierzę w to, że dotarliście do tego filmiku i bardzo wam za to dziękujemy. Oczywiście. Bo nas to boli. Boli, bo my kochamy tą serię, kochamy to uniwersum i nas to strasznie boli, że zostaliśmy w pewien sposób, nie wiem, no, niefajnie potraktowani. Tak, znaczy to nie jest tak, że my mamy problem z tym filmem, że on nie dał nam tego, czego chcieliśmy. Że my mamy jakieś takie, wiesz... Po części, ale... Ale tu chodzi o oczekiwania, bo to nie jest tak, że o, chciałem zobaczyć to, to i to i to, albo bo doszukujemy się plot holi, tak? W każdym filmie są plot hole, w każdym filmie są dziury w logice. Jakby nie... W Odysei Kosmicznej są dziury w logice. Największa dziura w logice, jaka istnieje w historii kina, jest w Obywatelu Kane'ie. I każdy o tym wie. Więc, a to jest film, który uważany jest za guru wszechczasów, tak? Filmowe. Natomiast... To jest problem z tym, że ten film jest niekonsekwentny, ten film wydaje mi się nieszczery i potwornie wykalkulowany. I to jest problem z tym filmem, że to jest film, który podejmuje się tematów i później się z nimi nie mierzy. Tak. Że to jest jeden wielki teaser, bardzo, znaczy, no ja nie wiem, czy mogę, może to jest za mocne słowo, ale wydaje mi się, że on w pewnym sensie bardzo cynicznie po prostu pogrywa sobie z tym, że ojejku, myślicie, że będzie tak, a nie jednak nie. Absolutnie, to można. Jako fan Star Wars, oczywiście, że jest tu dużo rzeczy, które są bardzo dobre i bardzo ciekawe, i ogląda się to, i chce się to po prostu absorbować, wszystko co jest na ekranie, i analizować, i ogarniać, i tak dalej, i rozkminiać. Jasne, że tak. Jest wiele pięknych scen, jest przepięknie nakręcony. Kurczę, nawet pieprzone porgi się sprawdziły w tym filmie. Natomiast po prostu ten film wydaje mi się zbyt okrutny. Jakby ten film sugeruje ci znacznie lepszy film. Absolutnie. Niż, jakby ten film próbuje, udaje, udaje coś poważnego, a all in all daje ci, no ja mówię, no ja to powtarzam, ja to powtórzę po raz 88. On mówi ci, że to będzie poważny film i będzie o wszystkim, a utrzymuje status quo. I to jest najgorsze właśnie. Tak. Tak, i tak ja nie mówię, można robić. Panowie, tak nie robimy. Tak nie się robimy. Nie robi. Ja cię bardzo szanuję, ale... Szanuję. Tak, i wiesz, i tak jak mówię, i też te wszystkie wojny gdzieś w internecie wokół tego filmu właśnie... Ja mówię, ludzie, uspokójmy się. Spokojnie, każdy ma prawo do własnej opinii. To nie jest tak, że nam się nie podoba ten film z powodu tego, że ten film podejmuje ryzyko. Jak chcecie o tym podyskutować, podyskutujemy. Ja chcę zobaczyć to ryzyko i my tego nie widzimy, dokładnie. Nie czujemy my tego, tego nie ryzyka. Widzimy, my uważamy, że jest to film ostatecznie bardzo bezpieczny, tak. I bardzo wykalkulowany. Natomiast... Ale z chęcią posłuchamy coś na temat właśnie... Jasne. Masz problem z tym filmem? Leży tylko i wyłącznie w samym storytellingu i tym, w jaki sposób ten film mierzy się z tematami, o których opowiada. Bo wydaje mi się, że ostatecznie to nas najbardziej interesuje, tak? Owszem, my sobie możemy kupić koszulkę Star Wars, czy Lego ze Star Wars,
ale nas w Gwiezdnych Wojnach interesują idee. I to, jak te filmy się mierzą z tym. I wydaje mi się, że będąc w takiej pozycji jak Disney, gdzie oni mają tyle pieniędzy i wiedzą, że te filmy zarabiają, myślę, że trzeba jednak... Myślę, że to jest, mając taką władzę nad widownią, nad globalną widownią, trzeba jednak... jakby... Trzeba być też wymagającym widzem, no bo... Tak. No sorry, ale... Ja wiem, to... To jest pozycja, w której możesz naprawdę podjąć tak. ryzyko i to wynieść tą sagę w inną to serię. To będzie brzmieć bardzo górnolotnie, ale serio, no, Star Warsy są dla was, dla nas. My jesteśmy, no, tymi zjadaczami popkultury. Tak. Dlatego wymagajmy i, nie wiem, afiszujmy się z tym. Tak. Rozmawiajmy o tym. Tak. Dyskutujmy, ale nie Gwiezdne dyskutujmy, Wojny, że to jest... Wojny to nie jest tylko zeszyt z Gwiezdnych Wojen, albo notatnik Gwiezdnych Wojen, albo długopis Gwiezdnych Wojen. To też jest cool, ale... To są cool rzeczy, to są fajne rzeczy, które ci przypominają na co dzień o tym, dokładnie. Że... Ja mówię, tak. Jeżeli chodzi o merch, tak. właśnie z tych Gwiezdnych Wojen jest cudowny. Chciałem kupić, ale nie wiem, coś taki wewnętrzny, ja powiedziałem, nie mogę. Ja chcę mieć Porga. No nie mogę. Ja chcę mieć Porga. Nie, Porga, ale na przykład takiego Redguarda na koszulce, no fajnie. Ale nie. Nie bo ci przyjdzie przypomnieć o tej scenie. Tak. Także... Także co, no kończymy chyba już, nie? Tak, także jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej bezpiecznej przestrzeni do podyskutowania o tym filmie, to jest nasz kanał. Myślę, serio? Piszcie na maile, piszcie kurde na Facebooka, piszcie tutaj w komentarzach, serio. Twitter, Facebook, wszędzie, tak. Także... Serio, bo jesteśmy gotowi na zmierzyć się ze wszystkim, nawet nie zmierzyć, po prostu pogadać. Tak, po prostu pogadać. Tak, bo myślę, że ostatecznie to jest najważniejsze, że jest to film, o którym warto pogadać. Ja absolutnie mówię, warto pogadać. Ktoś będzie zachwycony, ktoś nie będzie zachwycony tak jak my, ale tak. warto rozmawiać. Dokładnie. Nigdy nie argumentujcie, że coś jest gównem. Pogadajcie o tym. Dlaczego tak twierdzicie i tak, tak dalej. Nie, serio, warto gadać. Warto gadać, także dziękujemy, jeżeli ktokolwiek dotarł tutaj. Tak. I... Widzimy się niedługo, bo na pewno będziemy jeszcze recenzować różne inne ciekawsze. Od ostatniego Jedi ciekawsze rzeczy. Także dzięki, że nas oglądaliście i